Cześć, z tej strony Krowa. W ostatni weekend miałem okazję zabrać ze sobą Fujifilm X-Pro2 i zabrałem ze sobą dwa obiektywy. Między innymi zabrałem ze sobą 56 ze światłem 1.2R oraz drugi obiektyw, który towarzyszył mi w ten weekend, to była 35 ze światłem 2 RWR. I teraz tak. Pomyślałem, że nagram kilka słów na temat tego sprzętu, ponieważ nie będę ukrywał, że nie wszystko przypadło mi do gustu tak, jakbym chciał i tego oczekiwał. Także może tak zaczniemy od tego sprzętu. W ogóle ciekawostką dla mnie było to, ponieważ do tej pory fotografowałem sobie na luzie X-T3, X-T4, X-T30 i te aparaty były w pewnym sensie jakieś takie, powiedziałbym, obyte. Ale mimo wszystko trudniej fotografowało mi się z nich, trudniej robiło mi się z nich zdjęcia. Z X-Pro2 mimo wszystko, nie mając tego wyginanego ekranu, który tutaj jest, fotografowało mi się w ogóle z tego aparatu, można powiedzieć, jakoś tak przyjemniej. Poza paroma generalnie elementami, a w zasadzie dwoma jednymi, które po prostu były dla mnie wręcz koszmar. Pierwszy element, który mnie wręcz rozwalił kompletnie, to jest ten optyczny wizjer, który jest kompletnie niefunkcjonalny. Nie wiem, czy będzie można tutaj pokazać, że on jest niefunkcjonalny. O, może trochę widać. Dokładnie tak samo widać z oka, tylko jeszcze można powiedzieć, ten obiektyw, który tutaj, można powiedzieć, się znajduje, jeszcze bardziej zasłania, można powiedzieć, kadr. A już najlepsza akcja jest, jak się założy osłonę przeciwsłoneczną do tej 56, no to wtedy jest już w ogóle ideał. Pokażę, o. To wtedy już można powiedzieć 30-35%, mniej więcej 30% kadru jest zasłonięte przez obiektyw. I taki, można powiedzieć, fenomen jest tego właśnie optycznego wizjera. Także to była jedna dla mnie kompletnie niefunkcjonalna rzecz. Drugi element, który mnie, można powiedzieć, kompletnie dobił, to jest ustawianie czułości, czyli ISO. Tutaj mamy takie pokrętło, ja może pokażę, o, je tutaj w ten sposób. Tutaj stawiamy sobie czas, no i to jest super sprawa. Oczywiście w zależności od tego, jak kto skonfiguruje, bo można sobie ustawić tutaj i kręcić za pomocą tych pokręteł, ale ja, można powiedzieć, byłem zaciekawiony i chciałem sobie go obsługiwać całkowicie manualnie. I to, co mnie rozwaliło, to po prostu to, że żeby ustawić daną czułość, to trzeba podnieść, nie wiem, czy to będzie może widać tutaj, trzeba podnieść do góry ten element, o tak, delikatnie i przekręcić. O, i wtedy jak kręcimy, to kręci nam się, tak jak tutaj może pokażę, o. Raz się przekręci dobrze, a raz się przekręci razem właśnie z czasem, także już pomijając sam fakt, że na przykład w tym miejscu to mamy to ISO w ogóle do góry nogami. O, tak, także w ogóle to jest, o, i czasem, czyli jak chcesz wykonać szybkie zdjęcia, ja w ten weekend miałem kilka takich momentów, ponieważ wybraliśmy się z Mychą nad jezioro Śniartwy, gdzie nas dosłownie zwiało, ponieważ jak dojechaliśmy nad samo jezioro, to tam było w okolicach 2 stopni, to jak doszliśmy, można powiedzieć, do brzegu, pojechaliśmy na wysoki brzeg, to nie będę ukrywał, że tam po prostu nas zwiało i miałem taką sytuację, że po prostu było mi tak totalnie zimno, że chciałem zrobić kilka zdjęć, no i właśnie ustawienie tego wszystkiego tak na szybko, to właśnie była generalnie taka zagadka. O, tak to mniej więcej wyglądało. Nie, takie ISO, mniejsze, dajmy mniejsze i to wszystko mi się tutaj przestawiało, także powiem szczerze, że ten element w tym aparacie jest pomyślany bardzo średnio. Jak chcesz na spokojnie zrobić zdjęcia, no to wiadomo, że możesz sobie tutaj posiedzieć, poustawiać i tak dalej, ustawiasz sobie niskie ISO, potem ustawiasz sobie czas, potem ustawiasz sobie, powiedzmy, przysłonę, no i zaczynasz cykać zdjęcia i jesteś zadowolony. Jak chcesz to zrobić na szybko, po prostu nie ma opcji, żebyś zrobił to na szybko. W każdym bądź razie, ostatnio, powiem taką rzecz, ostatnio test tego obiektywu, o tego, robił Jarosław Brzeziński u nas na blogu. I ja też chciałem ze sobą zabrać dwa obiektywy. Jeden, który, powiedzmy, jest czymś takim, można powiedzieć, czymś portretowym, czymś takim lepszą portretówką, o tak można było powiedzieć. I drugi, który jest niczym specjalnym, albo w zasadzie można powiedzieć podstawowym obiektywem szerokokątnym.
No i tutaj mamy taką ciekawostkę, wręcz zderzenie w ogóle, które go doznałem, wręcz poraziło mnie, ponieważ ten obiektyw, ta 35, nie wiem, może ja jakoś się do niej kompletnie nie przekonałem, ale on mnie w ogóle mnie nie poraził. Ten obiektyw jest dla mnie w ogóle przezroczysty. No zdjęcia wyszły z niego, owszem, tak, ale można powiedzieć, nie widziałem w nich szczególnego polotu, chyba że ten obiektyw sam z siebie jest, można powiedzieć, przeznaczone między innymi do robienia takich zdjęć trochę bez polotu. Momentami miałem wrażenie, że na niektórych kadrach, być może, że to były błędne ustawienia aparatu, ale miałem takie wrażenie, że ostry jest środek, ale już po bokach to, można powiedzieć, to tak sobie, tak, że to wychodzi generalnie dosyć rozmazane. Także było dużo takich zdjęć. Bardzo często gdzieś tam gubił ostrość ten obiektyw, mimo wszystko. Myślę, że tak około 30-40% moich zdjęć z tego między innymi obiektywu, no to były zdjęcia ostre, a reszta to była taka o sobie, można by było powiedzieć. No ale powiem szczerze, że jak na początek, to taki obiektyw to jest, powiedzmy, no, wystarczający na zatkanie, można powiedzieć, dziury. Natomiast docelowo ja osobiście jestem zwolennikiem obiektywów zeszłej epoki, czyli tych obiektywów manualnych, które nie mają autofokusa, i ogólnie jestem przyzwyczajony do fotografii takimi obiektywami. Zatem można powiedzieć, że na początek fajny, ale docelowo to bym go na coś zmienił. Na przykład zmieniłbym go na jakiś obiektyw Koniki, także albo nawet M42, a może nawet Tete Artisana bym wziął. Myślę, że by się o wiele lepiej spisał niż ta 35 z autofokusem. Ale nie ma co jej tak docelowo trzaskać, ponieważ jest to obiektyw podstawowy i na sam początek można rzeczywiście sobie go kupić i będzie pan zadowolony do pewnego momentu, ale tak jak mówię, ujdzie w tłoku, o, tak bym to powiedział. Także mimo, że ogólnie 35 to jest ogniskowa, można powiedzieć, moja tak zwana minimalna, którą preferuję, po prostu obiektywy szersze to, można powiedzieć, zupełnie nie jest moja bajka, to powiem szczerze, że ta 35 mnie nie powaliła. Teraz tak, jeśli chodzi o tą 56 ze światłem 1.2, to powiem tak, czar tej 56 jest dla mnie tylko wtedy, kiedy ustawię tutaj 1.2. Jak ustawię 1.2 światło, to faktycznie ta 56 do portretu jest obłędnie malownicza. Kiedy zacznę się już bawić tutaj tymi parametrami domknięcia tej przysłony trochę mocniej, to się zaczyna dziać, można powiedzieć, taka sytuacja, że w zasadzie czy bym miał tą 56, czy jakąkolwiek inną 50, czy też 56, to ten obiektyw jest taki zwyczajny, tak? Czyli w momencie od 2,8 praktycznie rzecz biorąc do 8, to ten obiektyw jest, powiedzmy, jest ostry, ale jest zwyczajny. Natomiast ta magia tego portretu jest tylko i wyłącznie na 1.2 i nie będę ukrywał, że miałem okazję wykonać im trochę zdjęć, oczywiście z nakręconą osłoną przeciwsłoneczną. Myszce. I za jakiś czas pokażę generalnie, co z tego powychodziło. Na 1.2 mi się podobało. Co do, można powiedzieć, łapania ostrości, pół na pół, 50% zdjęć było ostrych, 50% zdjęć było kompletnie nieostrych, bądź ten autofokus leciał gdzieś tam w czort. Także to tak jak mówię, no, jak mam manualny obiektyw, podłączony manualny obiektyw i ustawię sobie już ostrość i widzę, przede wszystkim te aparaty mają focus peaking, także jest możliwość generalnie ustawienia bardzo precyzyjnie tej ostrości, to na manualu mam większą skuteczność ostrych zdjęć niż w przypadku generalnie obiektywu autofokus, ponieważ za każdym razem muszę ten autofokus ustawiać. Także obiektyw całkiem fajny, naprawdę całkiem fajny, szczególnie na 1.2. Także tyle w skrócie w tej, można powiedzieć, bardzo krótkiej recenzji, takiej tak zwanej praktycznej. Więcej, dużo zdjęć przykładowych generalnie pokażę na blogu, w artykułach odpowiednio na temat 35 oraz odpowiednio na temat właśnie tej 56. Także tyle w skrócie i na razie.